Dobry wieczór Państwu. Piotr Niemczyk, Obywatele News. Niedawno media podały, że szefem wywiadu estońskiego na kolejną pięcioletnią kadencję pozostaje Mike Maran, który do tej pory kierował wywiadem estońskim przez 5 lat i jest bardzo wysoko oceniany. Minister obrony twierdzi, że przeprowadził niezwykle ważne, skuteczne operacje, że w sposób bardzo skuteczny zapewniał bezpieczeństwo Estonii. To bardzo ważne, dlatego że Estonia, trzeba pamiętać, jest państwem frontowym, nie tylko w sensie militarnym z Rosją, ale również tam się działy bardzo, bardzo ciekawe rzeczy i skomplikowane sprawy związane z operacjami rosyjskiego wywiadu, z operacjami estońskiego kontrwywiadu, a także estońskiego kontrwywiadu zagranicznego, który właśnie podlegał Mike Maranowi. Co ciekawe, Mike Maran nie jest doświadczonym oficerem wywiadu. On zanim został 5 lat temu szefem wywiadu, był wiceministrem obrony, a wcześniej był dyplomatą, między innymi w siedzibie NATO, ale jednak nie ma takiego typowego życiorysu oficera wywiadu, a w szczególności oficera terenowego. Czy to dobrze, czy źle? Czy oficer wywiadu to jest naturalne zakończenie jego kariery, że dociera do pozycji szefa? No pewnie nie każdy, bo przecież szefowie są pojedynczy, a oficerów wywiadu jest sporo. Czy to jest naturalne? I co ciekawe, jakby popatrzeć na życiorysy wielu oficerów, szefów wywiadu, to można zobaczyć, że wielu z nich nie wywodziło się ze służb wywiadowczych. Najsłynniejszym takim szefem wywiadu był George Bush, senior, który w latach 70. był przez niecały rok szefem CIA. No, a potem doszedł do stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych i ten jego epizod w wywiadzie to był właśnie niecały rok. Nie był przeszkolonym oficerem wywiadu, a jednak radził sobie nieźle i nic nie wskazuje za to, że za czasów tych jego kilkunastu miesięcy z wywiadem amerykańskim działo się coś niedobrego. Takim innym przykładem, bardzo ciekawym moim zdaniem, jest to, że szefem polskiego wywiadu był przez parę lat Andrzej Ananicz. I mało tego, muszę powiedzieć, że wielu moich przyjaciół, oficerów wywiadu, mówi, że to był najlepszy szef, z jakim kiedykolwiek pracowali. A trzeba powiedzieć, że Andrzej Ananicz nie był również doświadczonym oficerem wywiadu, nie był analitykiem wywiadu, wcześniej był też dyplomatą, a wcześniej po prostu zajmował się stosunkami zagranicznymi Polski, na przykład jako opozycjonista, będąc współwydawcą podziemnego pisma Obóz. Mimo to spotkał się z autentycznym szacunkiem oficerów wywiadu o bardzo ciekawym doświadczeniu. Co musi umieć ktoś, kto zostaje szefem wywiadu? No, może najpierw czego nie musi umieć? No, nie musi umieć werbować agentów, no bo wiadomo, że nie taka jest jego rola i jest powszechnie rozpoznawalny przez służby i nawet nie miałby takiej możliwości. Nie musi umieć zakładać podsłuchów, no bo to też nie jest jego rola i też trudno sobie wyobrazić, że szef wywiadu będzie się pokryjomo włamywał do jakiegoś obiektu po to, żeby tam zamontować kamerę czy jakiś mikrofon. Co musi wiedzieć szef wywiadu? No szef wywiadu musi wiedzieć, jaka jest racja stanu państwa, w którym pracuje. Musi wiedzieć, jakie są jego priorytety obronne. Musi wiedzieć, skąd się bierze zagrożenie dla tego państwa. Musi się orientować w kierunkach polityki zagranicznej i oczywiście musi rozumieć służbę wywiadowczą, ponieważ nie może się przecież dać wsadzić na minę, bo gdyby jednak nie umiał rzeczowo ocenić operacji wywiadowczej, nie umiał rzeczowo ocenić planów jakiegoś szpiegowania w jakimś kraju, no to mógłby przyjąć jakieś absurdalne pomysły jakichś nieodpowiedzialnych oficerów, bo nie wszyscy oficerowie wywiadu są odpowiedzialni, i mógłby całą tą służbę wsadzić na minę. I znowu, nawet jeżeli wiemy, że bardzo wielu szefów wywiadu było właśnie z nominacji politycznej, a nie takiej profesjonalnej, to trzeba powiedzieć, że tutaj różnice pomiędzy nimi nie są takie, że ktoś był doświadczonym oficerem wywiadu i to jest jego ukoronowanie kariery, tylko czy był rozsądnym, przytomnym, dobrze zorientowanym w priorytetach państwa człowiekiem. No, największy problem jest wtedy, kiedy nominacje polityczne powodują, że szefami służb są goście, którzy kompletnie nie rozumieją tej służby, nie rozumieją, nie chcą się jej nauczyć, nie umieją się nauczyć tego, o co w tej służbie chodzi. Wtedy popadają w pewnym momencie w jakiś taki dygot, ponieważ nie chcą brać na siebie odpowiedzialności za coś, czego nie rozumieją.
I takim bardzo typowym wtedy zachowaniem jest spychanie odpowiedzialności, spychanie podejmowania decyzji, spychanie zatwierdzania kierunków działań na zastępców. I tacy ludzie często siedzą w gabinecie i praktycznie ukrywają się przed całym otoczeniem. No, to jest fatalne, tak? Dlatego że no, ktoś musi te kierunki pracy zatwierdzać, to jest jednak odpowiedzialność jednoosobowa i jeżeli szefa muszą zastępować zastępcy, to ta koordynacja wydaje się co najmniej kulawa. Momencik. Panie Jadziu, nie ma mnie dla nikogo. Dla nikogo, rozumie pani? Oczala pani dla prezydenta czy premiera, no dla nich przede wszystkim nie, ale dla nikogo. Niech pani nikomu nie mówi, nie ma mnie. Nie, i nie było, i nie będzie. I na razie, do widzenia.